Hejka, tu Zabawy Eusebius. Dzisiaj w programie będą bąski. Te bąski się kręcą. Niektóre mają pięści. Niektóre mają sikiery. Mhm. Tak naprawdę to nie wiem, jak one się nazywają. Roboty bączki, tak, tak. One mają takie specjalnie patyczki. One się wsadza albo do tego. No wsadź. Trzeba znaleźć taki kącik albo taki z tyłu. Trzeba nie tak wsadzić, bo wtedy się nie uda. Nawet jak będziesz całą zagłówkę, to widzicie, jest opór. Opór jest. Trzeba jest trzymać zagłówkę też. I trzeba wsunąć. Mamy jednego zrobić. Przygotowany jest jeden, tak. Teraz wsadzasz rączkę, tak? Bo one mają ruchome rączki, bardzo fajne zresztą, ja pokażę. Jak wsadzisz rączkę, to wsadź patyczek. One mają ruchome rączki, mają dwa stawy, dwa przeguby. Akurat temu można włożyć coś w rączkę, tylko że to, że są ruchome, jest fajne i niefajne, ponieważ przez to, że są ruchome, to również są, o właśnie, odpadają. I tak, na przykład w tym ludziku już rączkę jedną zgubiliśmy. Nie są to markowe roboty, bączki. Dobra. Nie są to markowe robociki, bączki. Natomiast występują również markowe. Firma Hasbro produkuje podobne. Nazywają się Dizzy Dancers. Może nie mają rączek, to chyba nie jest wadą. Może nie mają w założeniu walczyć, bo te chyba mają takie założenie, że rozkręca się i one tam mają toczyć pojedynek. Natomiast tańczą, są dobrze wykonane, te Dizzy Dancers. No. I są dostępne. Te są trudno dostępne, nie wiemy, gdzie je nabyć. Akurat nam się raz udało. Ja wezmę, uruchomię drugiego. No i jeszcze raz go odpalimy. Może teraz ty jednego i ja drugiego. Tu trzeba wsadzić, trzymając za głowę, wepchnąć. Jak będziesz gotowy, to powiedz. Można je popychać. O! Można je popychać. Dobra, one się potrafią bardzo długo kręcić. Ja spróbuję teraz już bez pojedynku. Budzą emocje, tak, jest to fajna zabawa. Delikatnie można go popchnąć w kierunku drugiego. Został, niech się kręci, już nie dotykaj go. Nie dotykaj, nie... O, i tak fajnie się kręcił. No dobrze, coś byś dodał o nich jeszcze? No, one są bardzo fajne, bardzo polecamy, kupiliśmy je nad morzem. Tak jest nad morzem. Sam je wypatrzyłeś na straganie. Sam sobie znalazły się. Także to był dobry traf. No i co jeszcze? Coś jeszcze? Do widzenia. Bardzo polecamy. Jutro będzie inny finał. Do widzenia. Tak. Piąteczka.